Justyna Żyła pragnie w pełni wykorzystać swoje 5 minut sławy. Obecnie celebrytka jest zajęta przygotowaniami do Tańca z Gwiazdami, ale nie zaniedbuje swoich kulinarnych pasji. Autorka bloga Uważyła ostatnio chwali się swoimi potrawami na Instagramie. Fani zdają się być zachwyceni pomysłowością celebrytki. Czyżby była żona skoczka narciarskiego postanowiła przebić popularnością najsłynniejszą polską restauratorkę, Magdę Gessler? Justyna Żyła nie marnuje czasu. Po głośnym rozwodzie postanowiła zadbać o rozwój własnej kariery. Wystąpiła w odważnej sesji dla magazynu Playboy oraz zaczęła prowadzić bloga kulinarnego. Ostatnio jednak jest o niej głośno ze względu na udział w popularnym show Polsatu Taniec z Gwiazdami. Blogerka jednak nie chce, aby jej zamiłowanie do gotowania zostało zapomniane i dzieli się swoimi przepisami z fanami. To, co im pokazuje, budzi zachwyt. Justyna Żyła proponuje krem z kiszonych ogórków. Na Instagramie Gwiazdy można znaleźć kilka bardzo inspirujących i niezbyt trudnych przepisów na codzienne dania. Wśród nich można znaleźć przepis na naleśniki na ostro. Aby wykonać farsz, potrzeba szpinaku, sera feta i sosu musztardowego z miodem. Do tego Justyna Żyła zrobiła sałatkę z rukoli, papryczek chili, kiełków rzodkiewki i odrobiną czarnuszki. Danie jest bardzo kolorowe i pięknie prezentuje się na talerzu. Wygląda bardzo apetycznie, komentuje jedna z internautek. Pysznie wyglądają, dodaje kolejna. Wyglądają obłędnie, potwierdza inna. Inne danie, jakie proponuje blogerka, to makaron ze smażonym boczkiem i jajkiem. Do dekoracji i podbicia smaku dodała rukolę, czarnuszkę, kiełki rzodkiewki oraz pokruszone pistacje. Wszystkie składniki zostały elegancko ułożone na talerzu i delikatnie poruszone przyprawami. Danie wygląda wiosennie i lekko. Wygląda genialnie, ciekawe, jak smakuje, docieka fanka. Pyszności, napisała inna. Kurczę. Wygląda super, zachwyca się kolejna. Prawdziwą furorę robi jednak krem z kiszonego ogórka. Do stworzenia zupy potrzeba poza ogórkami także ziemniaków, kopru, soli i pieprzu. To bardzo proste danie, ale zdaje się, że niewiele osób pomyślało wcześniej o zaserwowaniu go na swoim stole. Krem ozdobiony jest plasterkami ogórków kiszonych i suszonym majerankiem. Zupka wygląda bardzo smakowicie, chwali internautka. Wygląda pysznie. Komplementuje danie inna. Żyła będzie konkurować z Gessler. Dania, jakie prezentuje Justyna Żyła, są proste i efektowne.
potrawy są doprawione, a składniki nie należą do najdroższych. Dzięki temu większość kobiet może samodzielnie przyrządzić dania z bloga celebrytki. To z pewnością lepsza opcja niż wyjście do bardzo drogiej restauracji Magdy Gessler, u której nawet cena zwykłego schabowego zwala z nóg. Komplementy oraz rosnąca popularność uczestniki Tańca z Gwiazdami być może zachęcą ją, aby spróbowała swoich sił jako restauratorka. Wszyscy fani byłej żony Skoczka z pewnością przyszliby, aby spróbować smakołyków z Instagrama osobiście.